No dziś mamy 1 maja. Zajrzymy sobie do malin, coś wam pokażę. Tutaj taka malinka, zobaczcie, wsadzonka, posadzona, taka bidna była. Ona jak zaczynała rosnąć, to była taka wielkości jak ta. Zobaczcie, jaka urosła, takie liście aż jej się na krańcach zrobiły takie różowe. To znak, że ona dobrze rośnie i tutaj miejsce jej służy. No wiadomo, podlewam je na razie, bo młode to już trzeba podlać. No ale coś wam chciałem pokazać. Zobaczcie, jak dużo pąków kwiatowych. A ciekawostka taka, że wczoraj zaczęły, można powiedzieć, maliny kwitnąć. Zobaczcie, tutaj jeden z pierwszych kwiatów, ale już, już szkodniki siedzą, już. Wiecie co, to mrówki. Mrówki to czują nektar, też słodkiego i trzeba, trzeba je to stąd eksmisję dostać. Także ciągnie jak do miodu. Ale że to wiatr ich tam nic nie robi. Tutaj jedne te z pierwszych zaczęła kwitnąć. No bo tutaj też są pąki, ale tutaj jeszcze, jak to powiedzieć, nie widać. Zwaliłem wczoraj dwie glistki takie, co zwijają liście. Tam na jednym z poprzednich filmów widzieliście. Ta tutaj trochę tak ma jakoś, nie rośnie tak jakoś mrawo. No, no ale te tak, te ładnie. No wiadomo, że tam coś jakoś, coś uschnie, jakoś szkodę się zrobi. No nie unikniemy tego. Każdej roślinki, jak ktoś ma mało, no to widzi, co się dzieje. A ktoś ma dużo, to nawet tego nie zauważy. No, a tutaj ten krzak, co w tamtym roku miał 3-metrowy pęd, nie zdążył nawet zakwitnąć. No, a w tym roku odbił dużą ilością młodych pędów, takich dość grubych. Także może coś z niego w tym roku malin powinno być. Także tyle. Oglądajcie, jak macie mało, przeglądajcie. Bo nie dość, że macie, jak to się mówi, mało malin, to jeszcze mrówki, jakieś robaki wam atakują i niszczą wasze plantacyjki. No ja też uważam, sprawdzam często. No zobaczcie, tutaj jest podejrzane, także liście robi się takie, ale to tak, one tak jakby energicznie rosną. No bo trochę, dzisiaj chyba troszeczkę podleję, po trochu. Szczególnie te, co są bardziej narażone na słońce, to znaczy te tutaj od zachodu, bo teraz słońce zachodzi, bo mamy godzinę 18:03. A także uważajcie, zaglądajcie, sprawdzajcie. Jak coś będę wiedział, to piszcie w komentarzu, chętnie wam pomogę. Także dziękuję za oglądanie, za subskrypcję i zapraszam na poprzednie moje filmiki. Dziękuję.